W imieniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji chciałam bardzo serdecznie zaprosić na zajęcia z Mosirem. Rozpoczęliśmy dzisiaj zajęciami z rakietką dla najmłodszych, to znaczy zajęcia tenisa stołowego i zajęcia babingtona na hali widowiskowo-sportowej. Po południu takie same zajęcia dla rodziców, dla dorosłych. Mam nadzieję, że to spowoduje, że na tych zajęciach do południa będziemy mieli więcej dzieci. Takie same zajęcia na hali widowiskowo-sportowej to będzie piłka nożna, zajęcia siatkówki plażowej na kąpielisku Zdrój w jedną środę każdego tygodnia podczas lipca. Będziemy mieli zajęcia letniej Akademii Tańca, również na sali lustrzanej przy hali widowiskowo-sportowej. W różnych stylach, także można sobie sprawdzić w 4 kategoriach wiekowych. Zajęcia wspinaczki na sztucznej ścianie, jak co roku, rozpoczną się w połowie lipca. Zapraszam na salę gimnastyczną przy Stadionie Miejskim. Dwie fajne wycieczki. Pierwsza wycieczka 19 lipca do Zoo do Opola, a kolejna do Wieliczki 26 lipca. Już można się zapisywać, bardzo serdecznie zapraszam. Ponadto bardzo fajna impreza Mama, Tata i ja, rajd rowerowy. 28 km w okolicy Jastrzębia. Rozpoczynamy w skateparku. Na koniec losowanie główną nagrodą w tym roku mamy świetny rower miejski, więc myślę, że to jest takie dosyć kuszące, ponad inne aspekty oczywiście tej imprezy. Bardzo serdecznie zapraszam. W połowie lipca uruchomimy lodowisko, więc dla schłodzenia, jeśli by nam pogoda nie dopisała na kąpielisku, zapraszam dzieci i młodzież na lodowisko. Wszystkie inne pozostałe imprezy zawarte są na stronie Mosiru. Jeszcze nie powiedziałam o karate. 2 razy w tygodniu zapraszamy dzieci, rodziców wieczorem we wtorki, w czwartki na karate na salę gimnastyczną Omega.